Okej. Okay. Musimy powybijać wszystko. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Kurde, nie gadajcie. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Halikoterium się bije. Okej, okay, okej. Okay. Halo, halo, to znowu ja z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z gry ARK Survival Evolved. no i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswajaliśmy sobie Gigełka. Stoi tam na dole. Troszkę go, troszkę tutaj biegałem, tam zabijałem potworki, w sensie dinozaury, żeby wbić im trochę leveli. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, dopóki tam, wiecie, nie rozmnożymy tych Gigełków, to... No, to takie, taki. No, dość słaby jest ten gigiełek, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co w sumie, kurde, ja tak wszedłem na wivernę, a przecież jeszcze się muszę przygotować. Więc generalnie, słuchajcie, plan jest. Taki, żeby. zmienić środek transportu. Bo na tej wivernie to tak troszeczkę średnio się lata i. nie jestem pewny, czy to zadziała. Ale oczywiście spróbujemy. Muszę zrobić tylko. Jak to się kurde nazywa? Billboard? Drewniany billboard. O. Wydaje mi się, że to wystarczy. Metalowego chyba nie potrzebuję. Dobra, w każdym razie. A, tutaj generalnie to ja zbierałem bardzo dużo metalu. Przepala się cały czas. Muszę piecyk zrobić, żeby metal yy, przepalać, bo wydaje mi się, że. No, pisaliście mi, żebym wybudował bazę z metalu. To może tutaj bym sobie wybudował bazę z metalu. Mam fajny pomysł na, tą, na to miejsce. Tylko dużo metalu będę potrzebował. A. A w sumie trochę daleko mam po cement, nie? Do Tamborów. No i tą Wiverną się tak średnio lata, więc może spróbujemy sobie, słuchajcie, oswoić dzisiaj e, Managarma. I do tego właśnie chciałem użyć billboardów, spróbować billboardów użyć. W razie czego jakby miało mi się nie udać, fajnie by było zrobić harpu, wyrzutnie harpunów i do tego net projectile. To się robi tutaj. To się robi tutaj. Metal będę miał, obsydian blisko. Bo to mogę na miejscu wykopać, cement będę potrzebował. W razie czego, jakby mi się nie udało z billboardami, e, no to wtedy plan awaryjny będzie, żeby zrobić to, no po prostu z siecią, bo to jest najłatwiejszy sposób, tak naprawdę. No dobra. Wybierzmy amunicję, przeładujmy. W razie czego, e, będziemy mogli tego użyć, żeby oswoić jakiegoś dziada. Aczkolwiek chciałbym spróbować na początku bez wyrzutni harpunów. Tak się to nazwa? Dokładnie. Więc. Yy, no, zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Możemy sobie Lasa odpalić. I. Widzimy się w górach. No dobra. Jesteśmy w górach. Trochę mi zimno. Kurde, mam nadzieję, że nie zamarznę. E, w każdym razie, tutaj trzeba się rozejrzeć za managarmami. Fajnie by było jakiegoś na dużym levelu znaleźć. Więc takiego będę właśnie szukał. Klaus się pojawił, a ja nadal Maga Managarma nie widziałem na oczy. O, jest jeden. Duży level? Setny tylko. No, ale Santa leci akurat nade mną. Więc... no. Będę mógł z tego miejsca zacząć w sumie zbierać prezenty. A i tak będę musiał czekać, e, wiecie, żeby... O! Słyszę gdzieś Managarma. I tak będę musiał poczekać, aż prezent spadnie, nie? Dzięki, na setnym levelu trochę mały, nie? I cały czas jest mi zimno, niedobrze. Dobra, słuchajcie, zgarnąłem wszystkie prezenty. W sumie nic ciekawego nie, nie, nie udało mi się znaleźć. Chyba, że któryś z tych pancerzy będzie lepszy od tych, które używam. 346, no nie, no. Ogólnie to wszystko dość słabe. Kilka przybipetów. Nieistotne, te zrzuty, w sumie nieistotne. Akurat te, które teraz zebrałem, no to nic nie zebrałem w sumie z tego. W każdym razie, przy okazji, właśnie zbierania zrzutów, znalazłem miejsce, gdzie respi się kilka managarmów, aczkolwiek zrespiły się na bardzo, bardzo niskich levelach, więc będę musiał to pozabijać, będę musiał tam łazić i czekać. No i jak znajdę jakiegoś na dużym levelu, no to oczywiście do Was wrócę. Plan jest generalnie taki, żeby dwa oswoić. Samca i samice, ale czy to się uda? Tego nie wiem, zobaczymy. Dobra, i zgubiłem to miejsce, gdzie było dużo managarmów, więc muszę jeszcze znaleźć jeszcze raz. No i tak to właśnie jest, no i tak to właśnie jest na nowej mapie, kurde. Cały czas mam problem z orientacją na tej mapie, nie wiem dlaczego. Gdzie to kurde było? No, przecież to było zaraz koło zrzutów. A ja leciałem tak samo, chyba jak zrzuty zbierałem. Znaczy, wygląda na to, że no nie leciałem tak samo, no ale ale tak myślałem, właśnie. Przez to mgłę, kurde, bo taka mgła jest okropna, że nic nie widać i, i potem, kurde, człowiek się gubi w tej mgle, nie? I potem się człowiek gubi w tej mgle. Ale tutaj jeszcze kawałeczek przelecę i powinny te managarmy już być, z tego co pamiętam. A może jednak nie. Kurde, zgubiłem się. Dobra, słuchajcie, przy okazji, jakby ktoś był ciekawy, tutaj na zimie, na Lost Island, właśnie można znaleźć jaja też e, lodowych Wivern. E, w lewym górnym rogu czekajcie, tylko punkty rozdam. E, są koordy, więc w razie czego możecie, wiecie, znaleźć to u siebie. E, już jedno jajo podniosłem w sumie, i w sumie to jak na razie tylko jedno gniazdo widziałem. Ale tu jest jeszcze taka jaskinia, w której też jest szansa, że jakieś jajo się pojawi. Zobaczmy to. Bo w sumie to ciekawie wygląda. Aczkolwiek nie widzę tu żadnych wivern, więc prawdopodobnie nie będzie tu żadnych jaj. A jednak jest! Proszę bardzo! Wiwerna na 20 levelu sobie tutaj siedzi i sobie kurde, jajo wykluwa. No dobrze, taka ciekawostka, że tutaj jeszcze wiwerny lodowe są. Swoją drogą, w sumie, jak będę wracał, o ile w ogóle mi się uda tego managarma znaleźć, jakiegoś, ale jak już będę wracał z managarmem, to w sumie mogę o wulkan zahaczyć i też jaja sprawdzić przy okazji. Jak już tutaj jestem w okolicy. Chyba no, jestem przeciążony cały czas. Słuchajcie, w końcu ten dzień nadszedł. Leci mi tu karabin. Ciekawe, ile ma procent ten karabin. Dawaj, otwieraj to. Otwieraj to. O, dziękuję. 324% ma ten karabin. Całkiem przyzwoicie. Całkiem przyzwoicie. Ze strzałkami z biotoksyny wydaje mi się, że będzie dobre, nie? Aczkolwiek to są strzałki z biotoksyny. To trzeba farmić, kurde. A to się ciężko farmi. Więc nad tym się jeszcze będę musiał zastanowić. I oczywiście sprawdzę to na, yy, najpierw na Dododeksie, jak to wygląda. W porównaniu do mojej kuszy, na przykład, nie? wiecie, jak jest różnica dziesięciu strzałek, powiedzmy. No to moim zdaniem nie opłaca się strzelać z karabinu. No bo dużo więcej czasu trzeba poświęcić na farmienie materiałów, żeby zrobić strzałki, niż na samostrzelanie, później dodatkowe te, wiecie, kilka strzałek, nie? Aczkolwiek z kuszy jest większa szansa na to, że się zabije jakiegoś dinozaura. Fajnie, że mam taki karabin, bo na niektóre stworzenia on się może przydać, nie? A. Um... No, ale zobaczymy, nie? Zobaczymy później. Na razie i tak jeszcze go nie mam nawet wykroftowanego. Problem jest ogromny, kurde, bo te ma nagarmy. O! Na dwudziestych levelach się respią. Więc szczerze, nie mam bladego pojęcia, co mam zrobić, kurde. Dobra, słuchajcie, czekajcie, mamy Manasa na 130. Błagam tylko nie zgiń. Dobra, czekajcie. Jak byśmy to mogli zrobić tym, nie? Teraz jak jest zamrożony. Cyk. O, kurde, podskoczył. Wydaje mi się, że dwie trzeba pułapki postawić, niestety. Jak on wyląduje, to możemy wtedy mu na głowę postawić billboarda i na. I, czy tam na tułów bardziej chyba trzeba postawić. No, zaraz zobaczymy, no, zaraz zobaczymy. Na całe szczęście, jak ja wyjdę, to on mnie zaatakuje, dobra. Mm. A co ty robisz? Au, 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 dobra, dobra, dobra. Przestań, przestań. Mm. Może tak oj, czekajcie, Może tak o, z zviwerny mi się uda. Spróbujmy. Najwyżej sobie to później modem pozbieram, bo mam, nie? Cyk. Kurde. Oj, zamroził mnie. Coś nie działa! Nie wiem, czy to się tak w ogóle da zrobić, coś takiego, nie? Kurde, dobra, wiecie co? Bo to jest, kurde, jedyny mana, z którego mi się udało na razie znaleźć. Nie będę kombinował, złapię go w sieć, oswoimy sobie go. Dobra. O kurde, zła strzała, ja pierdziu. Przynajmniej ja go nie zabił tylko, ej. Ile mu torporów wchodzi? 7 strzał trzeba. No, mniej niż siedem. Poczekamy chwilę, to będzie tak sześć strzał. I gitara. Dobra, będzie. Eee, baraninki mu dajmy. Ja tą baraninę dałem. Baranina jest. Dobra. Eee, Okej, okay, dobra. W sumie już się oswoił. Dobra, nice. Eee, czyli to jest jeden sposób na oswojenie Managarma. Najlepszy. Eee, no bo najłatwiejszy, nie? Wystarczy wziąć, złapać w sieć, strzelić kilka razy i gotowe. Ale to nie o to chodziło. Wydaje mi się, że da się tym, tymi billboardami go jakoś zabudować. Eee, więc poszukam jeszcze jednego, bo i tak potrzebuję samice, znaleźć jakąś. Może się uda znaleźć na wyższym levelu samca, jeszcze to, 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 to wtedy samca też bym oswoił, w sumie. Eee, w każdym razie, no, spróbowałbym z tymi billboardami. Nie jestem pewny, czy to zadziała, no bo jak mogliśmy zobaczyć, niby wybudowałem w nim trzy billboardy, czy tam dwa billboardy, a, a, a i tak wyskoczył, wziął, wyskoczył, nie? Więc, eee, no, nie jestem pewny, czy to działa. Czy nie trzeba go przypadkiem. Nie wiem, powalić albo coś. Nie mam pojęcia o co chodzi z tym. Eee, no ale spróbujemy, nie? Spróbujemy jeszcze raz. Najwyżej, no mam siatkę jeszcze, to to, to najwyżej sobie jeszcze o swoje z siatką gościa po prostu. Nie, nie ma tragedii. Nic, wydaje mi się, nie stracimy, jak będziemy próbować, nie? Więc spoko. Kurde, trochę słabo, że mnie atakuje. Słuchajcie, jest kobieta na 90 levelu. Jak kurde. No Latam już tyle czasu, że naprawdę tracę cierpliwość. Chociaż taką sobie kurde o swoje. Mam nadzieję, że mi się uda, że nie jest za bardzo obita. Mam mutacza zabić. I ona sobie to zje. My ją spróbujemy. Kurde, nie da się jej tak zabudować. Nie da się chyba tak zabudować managarma. Stój. Aha. No, kurde, bo ja będę próbował budować jakąś pułapkę. Nie wiadomo w ogóle, czy ona będzie działać. A ten, a, a zaraz mi zabiją tego managarma. I tyle kurde z tego będzie. No właśnie, ten Amargazaurus na pewno by go zabił. Ja Słuchajcie, musimy poczekać aż on odleci. O no, nie. I uderzyłem tego Managarma i on ma teraz, kurde, 2000 HP. O, uleczył się. Dobra, nice. Niech mnie atakuje, niech mnie atakuje. <laughs> stał, kurde, niedobrze, bo teraz się pewnie na moich plecach pojawi. No właśnie, a tak to fajnie tak stał. Przodem do mnie. Nie. Ej, nie, no zobaczcie, to nie działa. Tak się chyba nie da zabudować Managarma. Na Mewingu to zadziała, ale na, na Managarmie nie za bardzo, chyba. Na Managarmie, chyba nie za bardzo. O co on tam chce bić? Dobra, czekajcie, wybudowałem pięć billboardów na niej. Myślicie, że odleci, odleciała. A kurde, nie mogła się ruszać przez chwilę, więc myślałem, że, że to jest to, że to jest to. Nie, wydaje mi się, że billboardy nie zadziałają. Nie wiem, jakby to trzeba było zabudować, żeby, żeby one zadziałały. Chyba, że. Może tak z górki może lekko. Dobra, nie. Wiecie co? Ja sobie o swoje tą kobietę. Polatam tu jeszcze trochę. Może popróbuję coś tu z tymi billboardami porobić. Jeśli uda mi się coś zrobić z tymi billboardami, ee, to wam pokażę. A jak mi się nie uda w ogóle znaleźć jakiegoś ciekawego managarma, ee, to zobaczymy się po prostu w bazie. Och kurde, nie trafiłem. <laughs> Kobieta na 145 ok. Musimy powybijać wszystko. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Kurde, nie gadajcie. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Helikoterium się bije. Ok, ok. Zostały mi dwie siatki. Zostały mi dwie siatki. Ta pułapka z billboardami. W sumie nie wiem skąd ja to wymyśliłem w ogóle. Skąd mi się coś takiego w ogóle wzięło? Na mewingi to działało, nie? O kurde. Na mewingi to działało. Nie odlatywały do góry. Pomyślałem, że na Managarma może też to zadziała. No niestety nie. Dobra, czekajcie, czy ja mogę wstać, wyciągnąć to, przeładować i strzelić do niej i trafić ją? Mogę. Nice. Dobra, nice. No i pięknie. Dobra, przypilnuję ją i chyba mogę wracać do bazy już. Oswoiłem jeszcze samca. O, już się oswoiła? Szybko. Oswoiłem jeszcze samca na 140, e, także myślę, że możemy być zadowoleni z tego, co mamy. Tak mi się wydaje. Ile masz e, punktów atak? 29. Ej, to nice. Więcej niż samiec. E, więc spoko, bo coś na pewno ciekawego nam z tego wyjdzie. Ej, ej, ej przestań! Gdzie lecisz, kurde? Kto ci kazał lecieć gdzieś? Przestań, przestań, poczekaj chwilę. No ja ci. Po pomogę ci, pomogę ci, o. Widziałeś? No. Dobra, wiecie co, może się tu. O, czekajcie. Dwudziesty, dwudziesty level, kurde. Eee, dobra. Wydaje mi się, że na razie możemy te managarmy zostawić w spokoju. Eee, sprawdzałem też jaja weaver, no ale z jakiegoś powodu żadne jajo się jeszcze nie pojawiło. A Kurde, bardzo długo gram już, bardzo długo tu latam, a żadne jajo się nie pojawiło. Nie wiem, czy coś się nie zbagowało mi tam w środku, kurde, z tymi wivernami. Eee, nie wiem, będę musiał zaraz. A w sumie wiecie co polecę tam sprawdzić? Eee, jeśli chodzi o magmazaury, mógłbym polecieć teraz? Sprawdzić, jajo? Ale zostawię sobie to na osobny odcinek, słuchajcie. Zostawię sobie to na osobny odcinek, także na razie magmazaurów nie będziemy szukać gdzie jest wulkan? Czy ja dobrze lecę? Nie no dobrze lecę. W tą stronę mam lecieć, dobra Kurde, tam mgła to jest naprawdę czasami irytująca Nic kompletnie nie widzisz Nie wiesz gdzie lecisz, nie wiesz w którą stronę nawet lecisz No ale jakoś to się tam da ogarnąć, nie? No wiadomo, zawsze można mapę otworzyć, nie W każdym razie sprawdzę te jaja szybciutko i wrócę do bazy, bo w bazie jeszcze chciałem parę rzeczy wybudować Więc no. Na pewno będę musiał wrócić do bazy, żeby tam parę rzeczy zrobić. Jak na razie nie będę budował z metalu. Później, ewentualnie, tą górę, co ja tam sobie teraz wybuduję, będę przerabiał. Ale muszę mieć miejsce, żeby piecyk postawić, fabrykator i tak dalej, i tak dalej. No bo gdzieś będę musiał rzeczy kraftować. No więc, dobra, sprawdzę szybciutko jaja i ten. I wracam do bazy. Widzimy się w bazie, prawdopodobnie. Dobra, i cofam to, co powiedziałem. Jednak się pojawiają jaja. Mamy na 160 gromowładną. Ja mam jeszcze na 180 gromowładną do wyklucia. No ale wezmę to jajo. W sumie możemy sobie to wykluć ee, kiedyś, nie? Kiedyś sobie to będziemy mogli wykluć i myślę, że nie będzie to żaden problem. E, no i może, wiecie, jakieś dobre statystyki na tym 160 levelu wejdą? I warto będzie to rozmnożyć później czy coś, bo wiecie, z. Y, jak będziemy przenosić statystyki z kilku Wivern na jedną Wivernę, no to zamiast na 190, powiedzmy, levelu, wyjdzie nam Wiverna na przykład na yy, 210, powiedzmy, nie? Jak będzie miała tam 10 statystyk, na przykład 10 punkcików więcej w HP, powiedzmy, nie? No to to jest automatycznie 10 leveli, więc jest szansa, że, że z kilku Wivern można naprawdę potężną Wivernę złożyć. Jakby. Ja tu nie mówię o mutacjach i tak dalej, tylko o, o takim przenoszeniu statystyk, nie? Więc, no, na pewno warto zbierać i wykluwać jaja. Albo chociaż w inkubatorze sprawdzać statystyki. I jak będą słabe, to nawet nie wykluwać, tylko po prostu e, wyrzucić, nie? A jak coś dobrego wejdzie, no, to wtedy wykluć, spróbować rozmnożyć i będzie git. Dobra, wiecie co? Tu już nic nie ma. E, dwa jaja. W sumie udało mi się zebrać. Ej kurde, ja umieram. A, bo ja zamarzałem. Ja zamarzałem. Dlatego, dlatego mam tak mało HP. Nieważne. Wracam do bazy. E, w bazie prawdopodobnie rozmnożymy sobie managarmy od razu i wybudujemy parę rzeczy. No dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. W sumie to ja już tutaj troszeczkę tą platformę powiększyłem, ale te piecyki przede wszystkim będziemy musieli zburzyć i postawimy sobie tutaj zamiast tego e, piec taki przemysłowy, nie? A to się robi w fabrykatorze. A no to tak, no tak, no tak, no tak. Więc potrzebujemy zrobić paliwo i potrzebujemy postawić fabrykator. Ja sobie wszystko przygotowałem już. Mam dwa fabrykatory przygotowane. Eee... Więc sobie musimy tu jakoś miejsce zorganizować. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że metalu mi wystarczy. Spokojnie, chociaż. Dobra, i powinno mi wystarczyć metalu, żeby wszystko pokraftować sobie. Kurde, patrzcie, ile schematów yy, zdobyłem. A w sumie, to chyba dwa Mikołaje. Pominąłem, jakby nie, nie, nie latałem za prezentami, tylko szukałem tych przeklętych managarmów. Nie mogłem ich znaleźć. Yy, oswoiłem w sumie dużo kobiet, takich na niskim levelu. No bo w sumie stwierdziłem, dobra, może się uda jakieś dobre statystyki ogarnąć. Bo ten samiec, którego oswoiłem. Ten pierwszy samiec, którego oswoiłem. On miał bardzo mało ataku, nie? Zobaczcie, 20 tylko punktów. Więc no, zobaczcie, że ta samica na 134 ma więcej ataku, nie? Więc już by, była, już, już by było coś lepszego, nie? Już by było coś lepszego. No ale dobra. Nie, nie jest to teraz istotne, bo i tak oswoiliśmy w sumie dwa na dużym levelu managarmy. W sumie niech oni sobie tutaj stoją. Ja idę przebudowywać już pomalutku bazę. Postawię sobie piecyk, fabrykatory jakieś. No i generalnie będziemy mogli zacząć już craftować jakieś rzeczy, nie? Do, do budowy bazy i możemy sobie tutaj zacząć już coś. E, Niecoś budować już na gotowo jakby. Mam Sinomakropsy też do wyklucia. Zmniejszyłem sobie czas do opieki jakby nad tym, nad dinozaurem. Więc może bym spróbował wykluć wykluczyć, sprawdzić czy to działa. Dobra, w sumie nie przemyślałem tego do końca, bo wzburzyłem piecyki. Nie mam teraz gdzie metalu metal odłożyć. Eee, nie mam paliwa. Ale mniej więcej tak to będzie wyglądać na razie. Lubię mieć wszystko pod ręką. A tego nauczył mnie sam Jerzyk. Sam X Jerzyk mnie tego nauczył. Ja się może nie nauczył, co podpatrzyłem od niego, no ale wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. No dobra. Gdzie on poleciał? A, tylko se tutaj odbiegł, to git. Jaki on ma level? 205. A, mało ataku trochę ma. 25 punktów. Bo samica ma 29 punktów, także Jesteśmy w stanie lepszego managarma sobie stworzyć, ale i tak jest całkiem przyzwoity. 350%? Jeszcze jak się przywiążemy do niego? No, nieźle, nieźle. Dobra, dajmy mu jedzonko. Za 8 minut możemy się nim opiekować. Dorastać będzie znacznie więcej. Ciekawe, czy wejdzie 100%. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to ja, to ja lecę po Hitynę i wykraftuję sobie ten piecyk, żeby ten metal sować już, żeby się przepalał. Zaopiekujemy się tym managarmem. Może poczekam aż wyrośnie i zrobimy sobie na niego siodło i zobaczymy jak on lata. Ooo! Kurde, nowy managarm się urodził. Czyli dość szybko się urodzą. Tylko problem bo zapomniałem wyłączyć się po podążanie na tamtym i gdzieś poleciał za mną. I nie wiem gdzie on jest teraz. O, tu jest. Dobra, mamy go, mamy go, mamy go. właśnie, w sumie kurde mi się przypomniało teraz, co jest w sumie spokój w Managarmach. Eee, Managarma można trening robić. I on chce Azulberkę. Czekajcie, ja jeszcze wyrzucę tego. Dzięki treningowi właśnie można się nimi opiekować od razu. Ten chce iść na spacer. Dobra, czekajcie. Azulberki zabierzmy. Dobra, mamy Azulberki. Ciekawe, czy wejdzie 100%, czy... Weszło 100%. Okej. Okay. Nice. Nice. A ten chce iść na spacer. Ciekawe, czy wejdzie 100%. Bo jeśli wejdzie, to chyba znalazłem słuchajcie, rozwiązanie na, na przywiązanie. I będziemy mogli sobie w takim razie zmniejszyć jakby szybkość dorastania, ale jeść. Jeszcze... Przywiązanie 0, kurde, weszło teraz. Eee, nie, wiem, nie wiem dlaczego w ogóle było to możliwe, żeby weszło, ale czasami w managarmach, właśnie z tym treningiem, tak jest. Że jak się trening robi, to później pokazuje się, że niby można się zaopiekować, a tak naprawdę wchodzi 0%. No oczywiście pod warunkiem, że macie 100%, nie? Eee, dobra, czekajcie, czy ob oboje mają jedzenie? Nie, ten nie ma jedzenia, bo go w kapsułce miałem. Dobra. Ten ma jedzonko, dobra. I wydaje mi się. W sumie mogą się dalej rozmnażać, bo nadal nam nie wyszła. Nie wyszedł nam Managarm z atakiem po, po mamusi, jakby, nie? Z 29 punktami w atak. Nie jestem pewny, czy będę w stanie wykluć. Eee, cinema Kropsa tutaj. Rozpalogień. Nadal zbyt zimno. Dobra, z tym będzie problem, ale to za chwilę, bo musimy przecież ten piecyk wykraftować. Przyklęta wiwerna. Ląduj. Dobra, mam cię gdzieś. Nie mam czasu, kurde, na takie rzeczy. Zabawy, kurde, z tobą. Dobra, pięknie, piecyk możemy. O, i kolejny. O, 223 level. Ma statystyki po mamie też i w sumie po ojcu chyba też, bo mama ma 217, nie? Więc 223 level to jak najbardziej nas cieszy. Dajmy mu mięsko i zróbmy mu w sumie od razu trening. Chce iść na spacer jak najbardziej. No i. No i z tego jestem zadowolony już. Z tego już jestem zadowolony. Całkiem przyzwoity wyszedł. Całkiem przyzwoity wyszedł. No dobra. Piecyk już mamy, managarmy mamy, siodło jeszcze będziemy musieli zrobić. Karabin szturmowy siodłoćmy. O, kurde, zabieram to. O, manierka. Chciałem manierkę. Gitara. Dobra. No i tak nie stoi ten piec. I kurde nawet sporo miejsca tutaj mam na tej platformie, będę sobie mógł tutaj wiecie ankylozaurem wy wylądować, wyrzucić wszystko i wsadzić do piecyka, nie? E ale teraz musimy wyrzucić stąd wszystko. Mam nadzieję, że mi nic nie spadnie na dół, bo trochę tego będzie tutaj. Ten węgiel to potem, nie? Dobra, słuchajcie. Na całe szczęście miałem dość sporo materiałów przygotowanych. Mogę zrobić inkubator. Zrobiłem sobie już agregat i no, no wszystko generalnie. Stąd tak naprawdę będziemy mogli większość paliwa wyciągnąć, wsadzić do agregatu. Nie pamiętam, jaki to ma zasięg. No ale dobra, najwyżej sobie to przeniosę. Dobra, pięknie. W takim razie tu sobie postawimy to. A do Edikurus. Idź na dół idź na dół No na dół idź O dobry do Edikurus eee, Chcę wybudować słuchajcie ten inkubator, żeby wykluć to jajo Żeby sprawdzić, czy dam radę się tym jajem zaopiekować Trzy minutki, w sumie niedużo Zresztą i tak czekam o kurde managarm się urodził I tak czekam aż ten managarm dorośnie, zrobimy sobie siodło i sobie go przetestujemy też no, dobra Możemy na Namacropsa wykluć. O, dwa się urodziły. Jak one fajnie wyglądają, jak są małe. Zobaczcie, jakie wielkie łuby mają. Ale mają wielkie łuby. 8 minut. Wydaje mi się, że będę mógł się nimi zaopiekować, no bo powoli dorastają, nie? Bo mam tak dorastanie ustawione. Eee, aczkolwiek mam w planach przyspieszyć troszeczkę to dorastanie, no bo, no bo po co mam tyle czekać, nie? Po co mam tyle czekać? No dobra, wiecie co? Dojrzewanie, zobaczcie, mały dinozaur, no bo to mały dinozaur nie, jest, nie? Więc 67% w te 8 minut on dorósł. Więc albo skrócimy jeszcze czas, między. znaczy w sensie czas do opieki możemy skrócić i wtedy jeszcze przyspieszyć, będziemy mogli dojrzewanie. Albo zostawiam dojrzewanie takie, jakie jest. No, bo w innym wypadku, jakbym to przyspieszył, to Sinomakropsem już bym się nie zaopiekował. Przywiązanie weszło 100%, więc jest Git. Wydaje mi się, że to działa. Więc w opisie filmu wam. E, w opisie filmu albo w komentarzu. No, jeszcze nie wiem. E, może tu i tu nawet, żeby każdy mógł znaleźć. E, wpiszę wam tą komendę, co trzeba wpisać, wprowadzić w plik gry, jakby. I wtedy wam będzie wchodzić to za każdym razem, nie? czy mi tu wejdzie ten, jak tak stanę sobie o, no i pięknie będzie. Zastanawiam się, może rzeczywiście skrócę sobie czas, jeszcze, o ile się da, bo mam teraz 0,01 albo 0,1 mam ustawione, może się da mniej. Skróciłbym sobie czas i wtedy bym mógł jeszcze przyspieszyć troszeczkę dorastanie, no bo, no bo widzicie, te, te małe dinozaury to za szybko jednak dorastają. Kurde, i teraz mam za dużo tych managarmów. <laughs> no, tak to właśnie jest. No, tak to właśnie jest. Dobra, czekajcie, bo jego już będziemy mieli. On ma. Najgorsze jest to, że, że on jest nieuleczony, nie? Szkoda, kurde, byłem tam na zimie, latałem tam trzy godziny. Kurde, mogłem jakąś sowę przy okazji e, oswoić. No, ale dobra. Poradzimy sobie. Zjem trochę mięsa najwyżej bo chyba nie mam innego sposobu, niestety, żeby go uleczyć. No i pięknie, możemy już jeździć na nim. Możemy w sumie coś zabić. Zobaczcie, jak on zasuwa, nie? A teraz a wezmę to siodło i pokażę wam, jak biega taki gość bez przywiązania. Nadal szybko, nie? Czekajcie, czy to, kurde, rzeczywiście tak działa? Na pewno. Prędkość ruchu 158. O, kurde. To jemu mogą punkty w prędkość ruchu dochodzić? I patrzcie, tu jeden ma 35 prędkości ruchu. Ej, ale ma 35 prędkości ruchu, a ma też 203% tak jak ten po przywiązaniu. Dobra, to chyba, to chyba jednak ten. One takie po prostu mają, czyli ma 50% movement speeda więcej. No widać to, widać to chyba. W każdym razie, co jest najważniejsze yy, po przywiązaniu to, jest dłuższe, ten, ten jego lot jest dłuższy zdecydowanie, nie? No i oprócz tego Managarm szybko pływa, także tutaj powiem wam szczerze, że na tej mapie bardzo przyjemnie się nim, nim gra. Na Genesii spróbowałem, to jakoś tak średnio mi się tym Managarmem biegało, ale może popróbuję, bo w sumie troszeczkę lepiej yy, potrafię już nim latać, więc to jest też yy, różnica, nie? No, 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 że kurde nie było jaj, że zaraz mi zabiją tego Managarma. Odczepcie się! Eee, dużo, dużo, dużo punkcików trzeba mu w energię pakować. Bo jemu się bardzo szybko energia e, kończy. Zwłaszcza jak się skacze w ten sposób. Ale bardzo, bardzo daleko można tym latać. No dobra. Czyli teraz w najbliższym czasie... No, o, kurde, energia się skończyła. Teraz w najbliższym czasie e, właśnie będziemy poruszać się właśnie Managarmem. Zobaczymy, jak to jest. Jeszcze gryfy można tu oswoić w sumie. Też można by było spróbować gryfem sobie polatać trochę. Ewentualnie w sumie sowa też jest dość szybka, bo też może pikować jak gryf. Więc też można to wykorzystać. No i mewing. Mewingiem też się spoko lata. Bardzo przyjemnie się mewingiem lata. A właśnie. A propos mewinga, przecież ja oswoiłem mewinga. Mam go tutaj. O, proszę bardzo. Mewinga oswoiłem. Można też sobie polatać na nim. No ale słuchajcie, to nie jest nasze dzisiejsze zmartwienie. Eem, słuchajcie, sporo zrobiłem. da ja Bardzo długo grałem, ale bardzo długo w sumie latałem i szukałem managarmów, więc mam nadzieję, że odcineczek nie będzie zbyt długi. W każdym razie to by było tyle, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!